15 sekund do końca, no i następująco prezentują się tutaj na te team kompy mamy ciekawe w sumie team comp po stronie PUM, ponieważ Hammond oraz Zaria tutaj będą rozgrywane, czyli no ciekawe, takiego zestawienia jeszcze nie widzieliśmy, no a wikingowie dość standardowo Reinhardt oraz Zaria już tutaj zawodnicy powoli wychodzą z spawnów. Zobaczmy, jak to będą rozgrywali yy, zawodnicy Coraz bliżej do siebie się zbliżają Wymiana, pierwszy połk damage Pierwszy połk damage tutaj Zbliżają się do siebie zawodnicy Bardzo agresywnie teraz podchodzi Dezercik Pierwszy frag na Findaen Łapie teraz Narutora z, Zawodnicy z Wikingów Troszkę się muszą tutaj wycofać Leci healing od Luki Ona tutaj pilnuje, żeby jej teammatesi jak najwięcej przeżywali Dezercik teraz bardzo agresywna Szarża tutaj odciśnięty Od swojej drużyny odciągnięty Ale Findaen z kolejnym fragiem Oraz Hortex Łapią teraz main tanka oraz main healera Drużyny Wikingów. No, oni teraz już się będą musieli wycofać. Tutaj jeszcze ostatnie fragi. Uda się uciec elektro. No, ale to jest pierwsze, pierwsze przejęcie dla drużyny PUM. Najpierw będę musiał Was. Przeprosić, troszkę będę musiał dzisiaj się nawadniać tutaj, ponieważ troszkę lekka niedyspozycja głosowa jest z mojej strony. No ale zobaczmy, ponieważ tutaj Dezercik z gotowym jak Jagon go wykorzysta bardzo mocno. Teraz obijany przez zawodników, ale to swojego ultimate odpala. Savi z pierwszym fragiem teraz na elektro. Łapie jeszcze kejka. Gonią teraz bardzo mocno, ale wyjeżdża Shadow razem. Z poza mapę e, Także tutaj się resetuje, ale Pulpik łapie fragę Na Findaenie, e, tutaj jeszcze przez chwilę Niebezpiecznie się robiło, e, gdyby na Trafił tego flesha. E, no i sytuacja jest dość tutaj wyrównana Chociaż widzimy, że Hortex e, bardzo mocno Naładowany na tej Zari, no ale zagrywany Przez Pulpita teraz, e, przez Pulpika e, Graviton łapie tylko tutaj Kurolisek, ale ona udaje się jej uciec tym swoim shiftem, e, tutaj widzimy Gotowy Graviton, teraz od Hortexa Łapie teraz trzech zawodników, dorzucone Teraz combo, e, Udało się tam jednemu zawodnikowi uciec ale Cake oraz Naruto wyrównują troszkę tę sytuację Chociaż Hortex uspokaja całkowicie teraz swoich teammateów e, Kończąc tutaj te fragi Jeszcze zabijając Cake'a Także bardzo dobre zagranie e, ze strony tego tutaj zawodnika Tak dokładnie tego zawodnika 75% teraz energii naładowane O przepraszam Już tutaj podchodzą Powoli zawodnicy z Wikingów już się grupują, no oni teraz mają tutaj przewagę ultimate, o, o, przewagę Ultimate'ów, także no pasowałoby, żeby troszkę tutaj ich wykorzystali, no bo widzimy zagrywany już Hainun teraz przez Narutora, zbija tarczę Dezercika, więc będzie szansa teraz przed... Zawodnikami z Wikingów w teraz z drugim fragiem na neutralze. Tnie swoich, tnie swoich tutaj przeciwników z kolejnym fragiem na pulpiku Przecina jeszcze elektro na punkcie już tylko Shadow Chris oraz Luka. No i oni długo nie przeżyją, ponieważ przewaga jest na teraz po stronie. Pum, no i pierwszy punkt na ich konto. No, troszkę będę musiał przegłośnić Gierkę tutaj. Z tego co słyszę, A myślę, że tyle wystarczy. No, co to dużo mówić. Dobrze, no dobrze zagrywane teraz dobre combo, Hortex. Tutaj bardzo ładnie trafiał te, tego Gravitona, To bardzo też dobrze w czasie rozciągali podczas kontroli tego punktu zawodnicy spum Nie decydują się tutaj na zbyt wielkie zmiany w tej swojej kompozycji. Natomiast po stronie wikingów pojawia się. Narutor na soldierze, także ciekawe, ciekawe jaką strategię tutaj mają dla nas wikingowie przygotowaną, ponieważ no muszą gonić wynik, muszą gonić teraz pumy. Już zawodnicy wychodzą ze spawnów Już tutaj coraz bardziej zbliżają się Decydują się teraz zawodnicy Wikingów na to, żeby przejść prosto Na punkt, no jest to dobry, jest to dobry plan Zwłaszcza, na, że mają Kejka na tym junkracie. Także tutaj dużo będzie zależeć od nich Ale Dezercik teraz łapie szarżą Przeciwnego Reinhardta, no jest bardzo teraz W tarapatach, ponieważ mamy low HP, Shadow Chris Z pierwszym fragiem na Ranelin Jeszcze teraz Pulpik zabija Dezercika Na tym overextendzie, ale Fyndain wyrównuje Teraz bardzo ładnie sytuację No na tym Hanzo bardzo dobrze mu teraz wychodzi do na spotkanie, natomiast Wikingowie przejmują ten punkt. No i muszą się zawodnicy Pum wycofać teraz powoli. Zwłaszcza, że Luka jeszcze tam <laughs> Sawiego wyłapała. Jak tam rotował do swoich tutaj teammateów. No, zobaczmy, powoli tutaj grupują się zawodnicy Pum. Zbliżają się, zbliżają. Dezercik. Coraz bliżej tutaj skraca dystans. No, on ma 50% tego ultimatera z szadu, który jest nietrafiony szarżą, No, i musi upaść. Findan jeszcze w łapie fraga na elektro. Gdzieś tam no, ten sniper Findan z kolejnym fragiem. Jeszcze dezercik zabija pulpika Findan z trzecim fragiem w tym t No, i po raz kolejny Valius tego zawodnika udaje, udaje się wyciągnąć. No, i ten punkt przejmują. Póki co zawodnicy Pum. 32% teraz po stronie wikingów, na razie żadnych ultimateów po jej stronie nie widać, natomiast tutaj Pumy, Savi już z gotowym swoim ultimatem króliszek oraz Finden także te ulty mają gotowe Zobaczmy, ponieważ wikingowie tutaj Bardzo ciekawe przejście Bardzo będą teraz zamknięti No ale Savi dobrze sfokusowany Teraz Cake nie dał mu zrobić tylu fragów Ale Findaen! Co on robi? Trzy fragi z ultimata No to jest właśnie ten problem Kiedy wikingowie decydują się Nad przejściem, takim ciasnym przejściem A w enemy teamie jest Hanzo Jest Genji No Genji może się przez nich po prostu przedaszować No a Hanzo jeśli ma gotowego ultimata To także pojawia się problem Tutaj nie było tego speed boosta w tempo co na pewno przeszkodziło sporo w przeżyciu tego tutaj, tego teamfightu. Już 50% zbliża się po stronie pół. Zawodnicy Wikingów muszą podejmować tutaj jakieś działanie. Zagrywany teraz w przez Zercika nie trafia nikogo, natomiast udaje się zbić tutaj tarczę Shadow Krista, który teraz pada od tej szarży. Zagrywane jeszcze teraz Graviton. Łapie trzech przeciwników, którzy cały czas obijani przez lukę. Cake jeszcze ze swoją super zdolnością nie uda mu się nikogo wyłapać. Tutaj Naruto z fragem na findanie, ale Dezercik solo szatter na pulpika. Natomiast jest na miejscu Elektro, leczy swojego kolegę z drużyny. Tutaj z fragami pojawiają się teraz zawodnicy. Teraz zawodnicy z Wikingów. No i wchodzą na punkt. Bezpiecznie wyglądają na to, że ten punkt przejmą. Jeszcze ja troszkę muszę podkręcić tutaj. Ale wracajmy, ponieważ już tutaj zawodnicy pom zbliżają się do punktu. Oni mają zagrywanie teraz przez Arana. Ellen Ultimate, ale Shadow Chris teraz z ładnym eczatorem łapie dwóch przeciwników. Nie uda mu się nikogo złapać szarżą. Natomiast dresik na tyle nisko, że uda mu się upać, ale Savi po raz kolejny tutaj swoim ultimateem i Finn skąbowany tego pięknego grawa zagrywanego przez Hortexa. Także... W tarapatach teraz poważnych zawodnicy z Wikingów. Zawsze, że już tylko Naruto, pomimo tego, że łapie fraga na nie zostaje sam na punkcie. No i Hortek zabija go w końcu. 70% po stronie Wikingów, no ale przejmują ten punkt Pumy. Zobaczmy, już powoli grupują się zawodnicy Wikingów. Tutaj Savi troszkę zbyt agresywnie, ale udaje mu się uciec z tym wall climbem. A od lewej strony będą decydowali się na przejście. Teraz zawodnicy Wikingów, chociaż na razie tylko grupują się wokół tego dużego health Paka. teraz z ciekawą flanką, no on może coś wyciągnąć, ale może też upaść, ponieważ Naruto już go goni na tej tracer. Wskakuje tutaj nam już Shadow Chris, odpalany teraz będzie przez Keka na super zdolność. Czy uda się Saviemu go wyciągnąć? Ale Cake z dwoma fragami e, Także przewaga liczebna po stronie Wikingu Zagrywany jeszcze bit na to, żeby prze, e, przetrwać jak najdłużej ten teamfight Ale dezercik teraz z dobrym szaterem Sawi z kolejnym w, e, ultimatem naładowanym Także to już tylko Luka na punkcie pozostaje Zawijają Sawi Savi swoim bladem No i pierwsza mapa na konto Pum No tutaj Pumy Widać, że Finne i Savi mocno dobrze się tutaj przygotowali, dobrze się rozgrzali. Zobaczmy jeszcze, kto tutaj Play of the Game. No, tak jak myślałem, tak jak myślałem Savi z tym play of the game. Zobaczmy teraz, czy to będzie. Czy to będzie ten Graviton Pod sam koniec, nie, to będzie to właśnie play of the game. W pierwszym tutaj w pierwszej rundzie. Także 16 Dragon Blade Kili. No, Savi nam pokazuje, że nie bez powodu jest tutaj tą czołową postacią swojej drużyny, że nie bez powodu um, no mówią na niego, że jestem Kery. E, teraz się zapytam jeszcze do zawodników e, mapa, hybryda, Vikingowie pumy, atak, obr obrona. Także widać, że mam um, dobrze przygotowany ten zawodnik do tych spotkań. Mm, ale zarówno quindane, no nie, też nie można tutaj odjąć bardzo cały czas, mm, dobrze pomiędzy tymi teamfightami. fightami łapał fragi na Hanzo. No jest to taki, jest to taki DPS, który dobrze tutaj stageruje, dobrze wy wy wyłapuje te fragi, właśnie pomiędzy. E a ja w międzyczasie muszę jeszcze ustawić teraz mapę. Mapa, mapa. Eichenbald, dobrze. okej. Okay. American i Find decyduje się na atak, także będziemy mieli tutaj słapa. Don, tutaj będzie Zut, a tutaj Pum. Ok, dobra. Dobra, to zapytam się teraz zawodników, czy są ready. No i będziemy kierować się na tą niemiecką mapę. Zawodnicy już są ready, także wchodzimy powoli tutaj do meczu. No ja postaram się Wam może tutaj coś nakreślić o Eichenwaldzie. No. Co na tej mapie tutaj może się pojawić? Bardzo dobre. Na tą pierwszą obronę tutaj będzie na przykład Orisa Hawk Może się pojawić, może się jak najbardziej pojawić tutaj Orisa Hawk. Może się pojawić Reinhardt Zaria, również tutaj są te kombotanków Dobrze tutaj może się sprawować. No, po, po, na poprzedniej mapie nam pokazali zawodnicy tutaj z PUM, że oni nie stawiają na takie bardzo klasyczne kompozycje, no pojawiały się tam ciekawe, ciekawe rozwiązania na, tej, na tym pierwszym połowie, m, jeśli chodzi o combo DPS-ów, no bo Genji Hanzo no, raczej często nie pojawia się tutaj, m, jeśli chodzi o rozgrywki, zwłaszcza tutaj u nas w T-Mobile League Akademickiej. No i tak to się teraz dzieje, ponieważ Cake już będzie wskakiwał na. <coughs> Przepraszam, nie Cake, tylko Findalen oraz Savi na combo Sombra oraz Fara. Także. będą tutaj wokół tego Empa raczej oscelować zawodnicy. Zwłaszcza, że Dezercik na Winstonia Hortex będzie grał Zarium. Także taki dive combo z sezonu czwartego bodajże piątego, takie stare. Tutaj troszkę kombo. Gierka pierwsza flip. Let's go. Dobrze, no także Ciekawe, ciekawe tutaj Ciekawe rozwiązania, zwłaszcza, że dwóch jeszcze Main też po stronie PUM No a Wikingowie Asze, tym razem Naruto będzie grał na Asha, a Cake Wskoczy na Soldiera, także <laughs> Zobaczmy Co przygotują nam na obronę Zawodnicy z Wikingów Już pierwszy tutaj pojawia się poke damage od Saviego, tutaj dolatuje do niego teraz a Elin, no musi trzymać tą wiązkę na swoim przyjacielu, jeśli nie chce, żeby stracili tą farę. Findaen łapie fraga gdzieś pomiędzy teraz team fightami na Naruto, że tutaj Dezercik. Flatuje pomiędzy przeciwników, ale Findan z kolejnym fragiem na elektro. Jeszcze jak tym orbem łapie Kejka, także rozbici całkowicie teraz zawodnicy Wikingów. Dezecik nie trafia swojego tutaj szarża na Shadow Chris, już tam taktycznie sam był. Jeszcze Luka łapie, jest wyłapana tutaj przez Sawego No i pewne przejście teraz na tym pierwszym punkcie. Od tutaj, półm oczywiście, no ale Kejk udało mi się zwejtować troszkę tego tutaj Reza, ale Findaen Łapie kejka Naruto. Szybko odpowiada fragiem na FinDanie, No, ale na razie przewaga, jeśli chodzi o value, z tych tutaj respawnów, z tych resetów, mają zawodnicy Pum, no bo oni bliżej tego respawnu. Oni teraz pchają payload, no dopóki się ta brama nie otworzy, tak naprawdę są w bezpiecznej pozycji. <kłysy> na razie tutaj nie decydują się na żadne przejścia. Finden z kolejnym fragiem. No, ten zawodnik tutaj się nam dzisiaj rozszalał. Na tym. Na tym Hanzo, no zobaczmy, może jak on strzela. Zwłaszcza, że on ma teraz ultimata, więc zobaczmy, czy zdecyduje się go wykorzystać tutaj, czy poczeka może na Komodo Teksa. tak też się dzieje. Dobrze zonujący teraz ten smog tutaj zabija Kejka, także przewaga, i teraz po stronie PUM, ale Shadowcase z ładną szarzą teraz łapie Findena. No to może troszkę być niebezpiecznie, bo Dezercik coraz bliżej swojego ultimata tutaj już się zbliża na tym Reinhardt, więc zaraz może być zagrywany przez niego RF Shatter. Tak się nie dzieje, tak się dzieje od Chrisa, chociaż Dezercik szybko. Odpowiada counter Shard, Łapią fragi teraz zawodnicy Wikingów Shardulki z dwoma fragami. Już tylko Dezercik tutaj pomiędzy tym, tą drużyną czy Hortexowi uda się uciec? Nie, nie uda mu się uciec, ale na następny Teamfight mają gotowe combo. Jest Savi z Barażem, jest Hortex z Gravitonem, także już zbliżają się <coughs> zawodnicy do tych kombo. Zwłaszcza, że Hortex bardzo dobrze tutaj na tej zary się porusza. A po drugiej stronie u Wikingów, Naruto Elektro, także Cake już jest... Tak, także Cake już naładował swojego ultimata a jeszcze pulpik zbliża się powoli do swojej tutaj self distracta decydują się. zawodnicy Pum na przejście high grandem, no to jest dobre rozwiązanie. Muszą zrzucić troszkę tutaj przewagi. Pozycyjnej ze strony przeciwników. Zagrywany jest teraz przez Kajka. Super zdolność. Łapie teraz aranę Elin. Savi jeszcze wypiekowana przez Lukę. Przepraszam, ranerem wypiekowany przez Lukę, ale Savi również. Skake teraz z ładnym tym taktualnym wizorem. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. tactical vizor. Łapie dwa fragi. No i zażegnują na razie niebezpieczeństwo zawodnicy z Wikingów. Już powoli tutaj widzimy. Ustawiają się. W tej obronie Wikingowie tutaj Pulpik będzie pilnował tego high grandu, no ale dużo ultimateów zużyli na ten push zawodnicy z Wikingów, no to może być problematyczne, pomimo tego, że pumy bez, bez żadnych teraz ultimateów się będą tutaj poruszać, chociaż deserci coraz bliżej swojego szatera, no i teraz. Rana Elin jeszcze ma tą walkierę gotową. Także muszą się zdecydować a Wikingów, żeby być troszkę agresywnym. Ładne combo! Łapią Rana Elin, ale Dezercik odpowiada równie dobrym szaterem. Teraz Savi z dwoma fragami na Że oraz Kejku Czy uda mu się zabić jeszcze tutaj Lukę ultującą? Ma pomoc od swojego tutaj kolegi Dezercika. Także najprawdopodobniej tak. Czy Luka jeszcze złapie fraga na Findenie? Nie. Finden tutaj łapie fragi, ale zobaczmy, jak odpowiadają teraz zawodnicy z Wikingów. Jeszcze tutaj Pulpieg i Shadowcris nie powiedzieli ostatnio. Słowa oni jeszcze tutaj tego ten payload trzymając, Zwłaszcza, że Shadow Chris, teraz złapie dezercika. Nie udał się zabić tą szarżą, ponieważ pojechał troszkę za daleko. No i zostawił swojego kolegę tutaj samego na tym payloadzie. Teraz Sawi jeszcze potnie lukę Kejka oraz Pulpika. Czy uda mu się wapać elektro? Nie, ratuje się ten Lucio Bupem, ale nie regrupuje. To może kosztować go życie nawet. No i dałem łapie na nim fraga, to jest to, o czym mówiłem. Już tylko Naruto jest tylko po to, żeby tak naprawdę jeszcze skontestować, żeby jego koledzy zdążyli dobiec, co może się nie udać, ponieważ już coraz bliżej, tak, udaje się na ten kontest wjechać. Teraz dezercik będzie machał młotem, no i ten payload dojeżdża na drugi punkt. Także zawodnicy wikingów troszkę tutaj zaspali z tym kontestem, troszkę odpuścili, ponieważ Shadow Krista zostawili tam tak naprawdę samego. No i teraz muszą się przegrupować, bo, a zwłaszcza Cake, bo tutaj Sawi już będzie go szukał. Na razie jeszcze nie tutaj, nie w tym miejscu Sawi, ale tutaj tak dokładnie. Kejka znajdują zawodnicy Pum. No i to jest kolejny raz przewaga, leciemna na ich stronie, a oni wszyscy dobrze zgrupowani. Mają szatera, mają Ultimate Modern Element, który teraz używa ta zawodniczka, więc. Tutaj będzie zagrywane. Shadow Chris nie trafia swoim szaterem, ale Dezercik teraz pięknie kładzie przeciwników. Dobrze zagrywane jeszcze teraz basy od Lucja. I zobaczmy, czy Pulpik wyłapie coś tym. Tak! Wyłapał! Self-distractiem. Trzy fragi dla Pulpika teraz. No, jeszcze wyłapane teraz przez Dezercika. szarżą. No, ale będą musieli się grupować teraz zawodnicy Pum, bo oni są tylko we czwórkę. No, a Wikingowie dobrze przegrupowani. Dezercik ma jeszcze dużo życia, ma jeszcze dużo tarczy. Jeszcze może mu się udać, ale łapie teraz Saviego, Shadow, tą szarżą Czyli po raz kolejny dobra szarża od tego zawodnika, ale Overextending teraz z jego strony Dezercik z dwoma fragami łapie Kejka, łapie Shadow, Krisa. No, i po raz kolejny jest przewaga liczebna ze strony Pum. No, muszą się wycofać zawodnicy Wikingów, oni mają czym stolować. Mają trzy ultimate teraz po swojej stronie. A więc ten T-Fight mogą jeszcze w jakiś sposób tutaj przytrzymać. No ale zobaczmy, ponieważ cztery Ultimate y po stronie. Pum! Findal łapie fraka na no. No, nie wiem, no, nie wiem. No, chyba muszę częściej na tego zawodnika tutaj zwracać uwagę, bo on po prostu jest jakiś niesamowity dzisiaj. Po prostu łapie fraga za fragiem. Zagrywany teraz Bob przez Narutora, ale troszkę zmisowany, chociaż łapie tam jeszcze Finden na Korolisek. Bardzo nisko teraz Finden, jeszcze z fragiem. Nasza do Cake no, odpala swojego Wajzora, ale zobaczmy, bo to Pulpik tutaj trzyma cały czas przy życiu swoich zawodników z drużyny. Coraz bliżej na tym selfie czy uda mu się po raz kolejny wykorzystać go tak obficie. No, zobaczmy tutaj. A udaje się uciec z Kurolisek, ale Arana Elin musi przypłacić za swoim życiem I jeszcze Naruto. Łapie fraga na Hortekcie, który odizolowany od swojej tutaj drużyny. Także już tylko Kurolisek teraz nie chce się stagerować, wychodzi. Daje się zabić przeciwnikom, którzy teraz dobrą obronę prezentują ze swojej strony. No ale zobaczmy. Kurolisek, Savi, te ultimaty mają gotowe. Elektro i Shadow Chris coraz bliżej, także. Ee, no. Elektro i będą tutaj takimi ostojami ostatnimi Wikingów. Zwłaszcza, że tylko 50 sekund do końca. Także no, ten, ten czas coraz mniej, coraz mniej tego czasu, coraz bardziej kurczy się ten timer po stronie pum. Savi teraz już z gotową super zdolnością, więc zobaczmy, jak zdecydują się jej użyć. Na razie tylko Kurolisek ze swoim ultimateem obija przeciwników. Teraz łapie dobrze. Shadow Chris z szaterem, jedną osobę, ale Savi teraz z dwoma fragami. Dezercik oraz Findan też dokładają coś od siebie. Jeszcze tylko Pulpik zostaje na payloadzie. No i to już będzie zabicie. Jeszcze zobaczmy, tylko czy Elektro uda się dojść. Nie, da, uda, nie udało mu się dojść na ten payload. No i trzy punkty teraz dla Pum, no ale z problemami. Teraz bardzo zawodnicy, z problemami. Teraz bardzo zawodnicy. O, ja wiem, czego sobie jeszcze nie sprawdziłem. No, nie sprawdziłem sobie, na którym mam pauzę zbindowaną. No, widzicie, no. No właśnie, tak jest, tak jest, tak to jest. Niekompetencja, niekompetencja. Zgodę że na F12. Podejrzewam, że na F12. Gdzie to jest? O, jest, na F12, no tak ja myślałem. No także, no ale wracając do meczu, bo to się troszkę rozkojarzyłem. No z problemami teraz zawodnicy PUM. Dobra obrona po stronie Wikingów, no zobaczmy czy uda im się w taki sam sposób tutaj ten atak rozparcelować. No zwłaszcza, że to oni wybierali Ikenwald, więc no spodziewamy się po nich, że raczej raczej tutaj przygotowani są na przygotowani są na tę mapę. Widzimy tutaj Pulpika na małpie. Przepraszam, szedł na Divya, a Pulpik na małpie. Naruto będzie grał na Doomfistie, także Doomfist i Soldier, no nietypowe dość tutaj combo DPS-ów oraz Lucio, no i Moira. Także takie, że ciekawie tutaj rozgrywają to zawodnicy z Zutu. Natomiast po drugiej stronie, tutaj Upum. Standardowa też kompozycja. Tutaj Findan będzie grał na Macri, także spodziewali się pewnie, że tutaj będą próbować grać na jakąś farę, ale zobaczmy jak Luka oraz elektronisko obijanie. No coś tam się Sawi trafia. Te rakiety, te directy na Damage buście od Mercy. Także no, to jest na pewno niebezpieczne, Cake na pewno musi troszkę tego przypilnować, bo cały czas mocno obijanie jego koledzy z drużyny, tutaj zobaczmy Savi, jak on to robi, ponieważ pulpik obijany teraz bardzo mocno przez tego zawodnika tutaj Naruto upada od Dezercika. Dobry frago tego zawodnika. Łapiesz desercik szarżą. Teraz Mecha do Chris'a Także bez żadnego tutaj Matrixa zawodnicy z Zutu. Jeszcze leci Rezik teraz na Dezercika. Także spokojnie, spokojnie pewnie rozgrywają to teraz zawodnicy z Pum. Desercik z kolejnym fragem teraz na Szydł No, on już ma 80% ultimata. Na tego zawodnika trzeba uważać. <coughs> Zwłaszcza, że. Grając dive tutaj, no jesteście, jesteście osłonięci na szatter, ponieważ małpa, małpa ma małpa ma no, tylko tego babla, który ma 600 HP. No to długo nie przytrzyma dwóch takich mocnych DPS-ów, jakich ma tutaj, jakich mają pumy. Także no, trzeba uważać na tego szatera. No ale zobaczmy, ponieważ już tutaj pumy decydują się na przejście. Jak oni będą chcieli ten infekt rozpocząć? Ponieważ na razie widzę, że mocno sfokusowani na tej farze, która teraz łapie fraga na narutorze. Także tym barażem udało się mu jeszcze przeżyć i uciec tam. Luka pada teraz od Findana, dezercik łapie fraga wraz z Savi na tutaj wikingach. No i teraz w ciężkiej sytuacji wikingowej, ponieważ ulty zdobywają przeciwnicy. A oni tylko dwa defensywne ultimate Chociaż jeszcze tam widzę Cake oraz Shadow Chris Coraz bliżej, coraz bliżej Do tych swoich ultimate'ów Zobaczmy, jak tym razem ten teamfight rozwiążą tutaj. Wikingowie grupują się przy tym main gate'cie, ale Savi bardzo ładnie obija teraz narutora. No, już dwóch hitscanów macie, Wikingowie. Musicie sobie poradzić z tą farą w jakiś sposób. Chociaż widzimy, że Savi e, piękną dyspozycję teraz na tym bohaterze pokazuje, ponieważ z teamfightu na teamfight łapie jakieś fragi. No, ale przewaga ultimateów jest teraz miażdżąca po stronie Pum. Zobaczmy. Jak zaczynają się je wykorzystać, ponieważ wikingowie tutaj dość defensywnie to rozgrywają pulpik. Już skakuje tutaj Kurlisek Musi się ratować shiftem. Naruto łapie fraga, także stawi w końcu pada. Keg odpala jeszcze swoją super zdolność, ale desercik. Teraz z ładnym tutaj szaterem. No, ale w międzyczasie Elektro łapie fraga na Finanie, także zażegnują to niebezpieczeństwo zawodnicy z wikingów. Teraz jeszcze pulpik z fragiem na horteksie. Tutaj na punkcie już tak naprawdę tylko Kurlicego oraz dezerci, który teraz nikogo nie trafi tym szarżom, także bezpiecznie, bezpieczny teraz wikingowie. Luka jeszcze swoją koleżankę tak naprawdę zabija tutaj, no i wikingowie w końcu przejmują pierwszy punkt, 56 sekund na razie na zegarze, jeszcze tam im dołoży minutę 30, no ale... O, przepraszam, więcej niż minutę 30, się pomyliłem. 3,17 na zegarze, także mm, dobry czas, dobry czas mają m, póki co zawodnicy z Wikingów. Zwłaszcza, że teraz y, zawodnicy muszą się przegrupować, więc m, troszkę tego miejsca tutaj z payloadem oddadzą. <laughs> no ale już na Hegrandzie, ustawieni zawodnicy z Pum, no i Savi teraz zamienia się z Findaenem, no i widzimy, że Savi nie odstaje wcale poziomem, jeśli chodzi o Hanzo, no, swojego kolegi z drużyny. Tutaj bardzo dużo miejsca oddają zawodnicy z Pum, Savi z kolejnym fragiem teraz na Luce, także już dwó bez dwóch zawodników, teraz wikingowie, ale cały czas pchają payload, nie decydują się Pumy na zejście na dół, no i Neroto łapie frag na Findaenie, który ultuje, chociaż Savi pikuje tam jeszcze na elektro, no a Renelin ma gotowego reza, żeby swojego kolegę ale Pulpik i Cake teraz z fragami Finden teraz troszkę odciśnięty Ale desercik z dobrym szaterem Trzy osoby leżą na ziemi Także zażegnuje To niebezpieczeństwo teraz Ze strony Wikingu Chociaż teraz Pulpik łapie Arane Elin Wybija teraz desercika na backline Który jest w niebezpiecznej pozycji Elektro rzuca bit Także jego zawodnicy będą mieli Oj niebezpiecznie przez chwilę Pulpik niebezpiecznie Pada w końcu desercik. No, i pchają ten pilot Wikingowy. Dobry teraz z ich strony taki przeciągnięty Teamfight tutaj. zażegnali to niebezpieczeństwo. No i już. <laughs> Powoli widzimy, że ustawiają się zawodnicy z Wikingów, ale zagrywane teraz znowu piękne kombo. Chociaż Naruto z dwoma fragami wyrównuje całą tą sytuację. Finden gdzieś tam jeszcze z góry. Stara się obijać swoich przeciwników, ale Sawi wyrównuje ten teamfight Tutaj wikingowie troszkę przestraszeni, widzę, cofają się za main gate a Teraz będzie w końcu presja na Findenie, który z 1 HP ucieka teraz <coughs> o, Dosłownie 1 HP ucieka teraz przed tutaj wikingami Naruto z fragiem na królisku. no ale Sawi szybko go tam dokańcza Także bezproblemowo teraz bronią to Pumy Teraz jeszcze Luka gdzieś tam biega na low HP Zaraz pewnie wyłapie jeszcze jakąś apteczkę. No ale wikingowie powoli się grupują. Już tam na tym high z hogiem grają, także... Pulpik będzie tutaj dajwował sam. On teraz bez Prime Rage, więc może to być problematyczne. Shadowkris nie trafia swojego hooka, natomiast Savi jest teraz na nim nakładana presja. Uda się Pulpikowi go wypikować. Tutaj Desercik jeszcze stara się, jak, jak może, nakładać presję na Roadhoga. No ale zostawia swoją bez wystarczy, co pozwala teraz Keikowi na dwa frag. Teraz jeszcze ładny Rocket Wyfin na Desercik zostaje sam. Zagrywa jeszcze szatera na sam koniec. No ale czy to nie było zmarnowane, bo Ty już jesteś sam. Już nie macie kto pomóc, nie ma żadnego followu. No myślę, że to już tylko kwestia tego stageru, żeby jak najdłużej zajęło teraz wikingom zajęcie tego punktu Desercik tam jeszcze żyje. No nie mogą go dokończyć. No i nie ma kto też kontestować punktu. No proszę bardzo. Także do drugiego punktu dopychają wikingowie. No i muszą się pumy zregrupować, no. Savi ma tego ultimate'a, będzie go wykorzystywać, ponieważ Hortek jest coraz dalej, coraz bliżej swojego tutaj grawa. No myślę, że Savi mu uda się doładować jeszcze to ultimate na następny teamfight. Tutaj bardzo agresywnie teraz Savi wskakuje pomiędzy swoich przeciwników. Muszą się Wikingowie wycofać. Zagrywane jeszcze przez Stradokrysa teraz tutaj Hallhog, no ale to już tak naprawdę zmarnowany ultimate, ponieważ tutaj przewagli liczebną mieli cały czas pumy. No i tak jak też widzimy, regrupują się dobrze ta obrona, jak na razie ich wygląda. Tutaj zawodnicy wikingów z fragiem Savi z drugim fragiem. No cóż, no to, jest, to jest zły positioning. To jest to, co, na co trzeba uważać, kiedy gracie przeciwko Hanzo, no ten DPS ma to do siebie, że lubi właśnie takie fragi łapać poza tym fajtami, że lubi tak ten positioning karać, jeśli że się ustawisz. No, i teraz desercik będzie zagrywał swojego szatera, nie trafi nikogo. Teraz bardzo ładna bańka od Pulpika. Ale musi się ratować teraz Primal Rage'em. Chociaż dobrze, teraz combo będzie zagrywane po raz kolejny przez Pumy. Troszkę za późno. Savi dorzuca swojego smoka. Naruto jeszcze łapie fragi teraz na Findenie. Teraz jeszcze Pulpik zabije Saviego. Także już tylko Arana Elin na tym punkcie. Pulpik z kolejnym fragiem. No pchają ten pilot. Co, ma, co prawda, mają gorszy teraz czas. Zawodnicy Wikingów. No, ale jest przed nimi teraz szansa na to, żeby jeszcze jakoś to przepchać. Naruto zagrywa teraz tutaj swojego Hajnuna. Łapie teraz dwóch przeciwników. Także troszkę rozkojarzeni chyba. Pumy Finden. Co prawda, zabija Keka. No, i jeszcze Ranelin udaje się jej podnieść. Także wyrównują. A także przychylają teraz na swoją szalę. Zawodnicy z Pum. T-Fight Savi. Dokłada jak zwykle od siebie dwa fragi. Jeszcze trzeci nasza Krysie. To już jest team kill. No i druga mapa na stronę PUM. Nie, ciekawe to wygląda dla Wikingów. A muszę Was na chwilkę przeprosić, ale muszę sobie teraz dolać tutaj piciu. Bo gardło niestety moje. No, no, no nie, nie, nie sprzyja mi dzisiaj. Stawi teraz z pięknym tutaj ultimatem. No, ten, ten zawodnik na Genji, no musiał, no musiał trenować. No, co to dużo mówić? On musiał trenować tutaj tego Gędziego, To nie ma, co, nie ma co mówić. Ja sobie tutaj w międzyczasie jeszcze poustawiam wyniki. I jeszcze się zapytam zawodników, jaka mapa wikingowie. I tutaj muszę sobie poprawić wynik. Pumy tutaj, także tutaj dwa. Oczywiście dla pum, tak, wszystko już powinno się zgadzać. Anubis, czyli w sumie drugi raz pojawia się nam Anubis. No, jakby był z nami Michał, na pewno by się ucieszył, bo no nie, nie pojawia się często nam ten 2CP. Także na pewno na plus dla zawodników tutaj, że chcą tę mapę grać. Zostają w ataku pumy, także jest wszystko, wszystko powinno być ok. Jeszcze się zapytam, czy są ready. No, i jeśli Wikingowie na tej mapie się nie podniosą, jeśli nie uda im się obrócić tego spotkania, no to może się okazać, że może się okazać, że no z grupy nie wyjdą, nawet z drugiego miejsca, nawet jeśli by wygrali następne swoje spotkanie, więc no muszą tutaj, muszą tutaj zawodnicy Zutu się postarać, jak mogą. Już widzimy z dwóch stron leci ready. Także ja już tutaj odpalam giereczkę. No i podróżujemy na Temple of Anubis, tutaj, no 2 CP. Specyficzna mapa tutaj, ten pierwszy punkt jest, w sumie, jak mam być cztery to chyba ulubione ustawienie pierwszych punktów na 2 CP, właśnie znajduje się, przynajmniej dla mnie, na Anubisie. Um. Bo mamy tutaj ciekawie ustawione high grandy po stronie tutaj broniący, gdzie może być ustawiona Widowmaker. Mamy ten taki niski high grant taki średni grand, bym powiedział, gdzie zazwyczaj ustawiają się tutaj zawodnicy. Także fajne bardzo przejście tutaj pod mostem, gdzie można się na chwilę skryć. No, bardzo, ta mapa jest bardzo taktyczna, to, to nie można jej tego zarzucić. Na tej mapie jest też dla mnie taka nostalgiczna trochę, bo na tej mapie nauczyłem się grać diwą. Tutaj zacząłem właśnie na tej mapie. Pamiętam, pierwszy raz jak grałem Divą, to właśnie na tej mapie, i tak no, ciepło na serduszku się robi, jak sobie przypomnę te wszystkie screamy, te wszystkie mecze przegrane na tej mapie. O, oczywiście, też wygrane. Także jak najbardziej na plus. No ale rzućmy okiem na kompozycję tutaj broniących, ponieważ Wikingowie zdecydowali się po raz kolejny na aż oraz jankrata. No, ja już wam tutaj pokazuję. Siup Przechodzimy do gry Także prezentują się następujące tę kompozycje No i po raz kolejny Finden będzie grał na tym Hanzo, a Savi na Farze Także tutaj się nic nie zmienia Jeśli chodzi o DPS-ów od PUM No i zobaczmy, na które przejście zdecydują się teraz Pumy. Tutaj Shadow Chris zepchnięty z High Grandu. Cake obijany Narutorowi, Udaje się wyłapać Sawiego ale Savi jeszcze zanim umrze, złapie Cake'a. No to jest ta przewaga. Mercy teraz po stronie Pum, ponieważ oni mogą zrezować Saviego, a Cake no już nie wróci tak szybko tutaj do swoich kolegów. Decydują się na przejście tutaj prawą stroną. Zrzucony Chris po raz kolejny z High Grandu. Twardo, twardo teraz pchają zawodnicy Pum, ale Naruto wyrównuje ten teamfight. Cake już coraz bliżej z twoich tam kolego wzdłuż się pojawia, także dobrze to wygląda jak na razie dla Wikingów. Zwłaszcza, że Naruto i Shadow Chris teraz ten Tiwaj przychylają na swoją szalę. Tutaj Hortex bez Shifta, także musi uważać. No, Aranelin w takiej pozycji się znajdowała, że nie miała już naprawdę co zrobić. Pulpik jeszcze dobije Hortexa. No, i bardzo dobra na razie obrona ze strony Wikingów.

Objectif ⁇ Loss ⁇ Two switching size initiating. Mówiłem, mówiłem do Was i byłem zmutowany. Przepraszam bardzo. Dobrze, że to organizator czuwa nade mną, bo sam, sam bym tego nie, nie pojął. Także przepraszam. No, nie wiem, czy powtarzam wam ten monolog. Nie, dobra, nie. Wiecie co? To, co powiedziałem, to, to powiedziałem. Myślę, że takie info Wam wystarczy. No, ale przejdźmy teraz do dalszego, tutaj dalszej części tego spotkania. Zobaczmy, jak do tej obrony przygotują się zawodnicy z PUM, ponieważ m, teraz. Pulpik mocno z będą dajwowali tutaj, rozbijali tą drużynę przeciwną, ale Shadowchrist no traci mecha Także desercik dużo damage'a tam wpakowywuje enemy Divie, Naruto jeszcze mocno obijany na tej farze tutaj Shadow Chris o, długo nie przeżyje, chociaż jeszcze, jeszcze żyje No ale w końcu Findango znajduje teraz Ładny pinot desercika tak naprawdę z tamtej półeczki Wlatuje w, na, w nam w Elektro No i bez tej Fary, bez tej Mercy muszą się coraz więcej Wikingów wycofać, zwłaszcza, że Gonią mocno po te fragi, mocno gonią po te fragi zawodnicy Pum No i to będzie grup od wikingów, tam Cake'owi Udaje się szczęśliwie jeszcze uciec <laughs> On już 50% tego Ultimata naładował, więc może się okazać, że gdzieś przy następnym Teamfight'cie, może jeszcze nie w tym, ale może przy następnym Będzie miał gotowego ultimata, natomiast i Arana, Elin i Dezercik I Fyndyne mają te swoje ultimaty Gotowe, więc tutaj przewaga w tym Aspekcie jest po stronie Pum, Pulpik Mocny dive teraz tutaj na most, ale Desercik z kolejnym ciekawym pinem. No, bardzo lubi z daleka zagrywać te piny. Nam ten zawodnik tutaj Savi i Hortex łapią fragi. Savi z trzema fragami teraz z Dragonblade'a. Jeszcze tam Desercik zagrywał szatera na pulpika, który na Primal Rage, tak naprawdę, chyba tylko po to, żeby zbijać te 1000 HP Winstona. No, pomimo w sumie takiego solo ulta do Tercika, to Hortex niedługo będzie miał kombo z Findanem, a żadnego defensywnego ultu, no oprócz Luki, tak naprawdę w, Wikingowie nie mają. No zwłaszcza, że teraz jeszcze Elektro pada, więc bez tej Valkyrie ten teamfight, no raczej nie będą decydowali się rozgrywać, ponieważ w 5 na 6 nie opłacam się tutaj wskakiwać nawet. Zwłaszcza, że Hortex troszkę na tej zari traci nagrzania, więc im dłużej czekają, tym mniej value z tej postaci może wyciągać. Pulpik już zbliża się ciekawie stawia teraz. Bańkę tak naprawdę chyba tylko po to, żeby jego drużyna mogła przejść tutaj na rutor odseparowany zraz z, z Elektro od swojej drużyny no a Shadow Chris będzie nakładał tutaj presję na punkt. Findalen z dwoma fragami teraz... No nie potrzeba Hitscana, nie potrzeba Hitcana po to, żeby kontrolować Fara Mercy. Wystarczy taki Findalen na Hanzo, który bardzo ładnie tutaj cleanup zrobi. Już tylko cake na punkcie. On dużo raczej nie w skóra ma gotowego ultimata na następny push. A z wszystkich ultimatów tak naprawdę wyrzucili się teraz zawodnicy PUM. Także może, może to jest szansa teraz dla wikingów, żeby w tym teamfight'ie coś zrobić, bo Cake, Electro, Naruto i coraz bliżej jest Shadow Chris. Także <laughs> mają przewagę teraz, jeśli chodzi o ultimaty, no ale nie zapominajmy o tym zawodniku, który teraz już z gotowym Dragon Blade'em. No a wszyscy wiemy, że te Dragon Blade bardzo dobrze wykorzystuje. I szybko ja też ładuję w sumie, bo chyba teamfight temu, dwa teamfighty temu miał gotowego tego Dragon Blade'a no, Także zobaczmy, tutaj dobrze zgrupowani teraz zawodnicy Aha, ale dobrze, Naruto reaguje na tego Blade'a, łapie teraz dwa fragi Także wyrównuje tę sytuację, Elektro jeszcze uda się wskrzesić lukę Także przewagę liczymy na teraz po stronie wikingów, ale Findaen z ładnym headshotem teraz na tutaj Narotorze, wyrzuca jeszcze Shadow Krisa z Mecha. No i Wikingowie w tarapatach. No, mieli przewagę w tym teamfajcie. No i po raz kolejny ją tracą. Tutaj teraz Cake będzie zagrywał swojego Dragonblade'a. Nie złapie nikogo. Uda mu się zabić w Saviego, ale Hortek szybko wyrównuje. Także no mocne, mocne tarapaty teraz u Wikingów. Już tylko. Pulpik z low HP na punkcie. Dezerci go skliruje. Naruto gdzieś tam cały czas stara się nakładać presję, ale Fin Daen. No ten zawodnik to bestia. On po prostu nie przebiera. Nie przebiera w środkach. Będzie klirował wszystko, co ma przed sobą. No i full hold na pierwszym punkcie ze strony Pum. 3 do 0. Zobaczmy jeszcze. Play of the game. Of the game. Poprawię wynik. No, standardowo. Standardowo Sawi Dragon Blade'em, no i to jest to, o czym mówiłem. Nie potrzeba, nie potrzeba nam wcale Hitskana, jeśli mamy taką dobrą dyspozycję naszych, naszych projectile'em. Siu, ma. Nie potrzeba nam Hitskana, żeby kontrolować tą farę. Tutaj ładnie pokazują nam to pumy, jak na razie. No, ale jeszcze. No tutaj Sabi napisał, że GG, a no w sumie spotkanie już wygrali, ale jest jeszcze jedna mapa. Last mapa. Mm. Payload. <coughs> Także no niestety Wikingom nie uda się wyjść z grupy po tutaj Mocną ścianę im postawiają Dobra dyspozycja tych zawodników No tak jak mówiłem, szkoda, że akurat ciężka grupa im się trafiła Bo myślę, że spokojnie Gdyby mieli troszkę prostszą grupę Mogliby się znaleźć w playoffach No a tutaj też tak się nie dzieje No bo no, po prostu Ten mecz inauguracji <coughs> Który grali przeciwko UJ Tutaj bardzo zaciekł oczywiście Ale koniec końców 2 do 3 Się skończył, więc No na niekorzyść PUM a na korzyść rzeczywiście u Jotu. No a ostatnia tutaj mapa to będzie root 66. Już tutaj się zawodnicy zgłaszają, że ready, e, przynajmniej, przynajmniej Pumy. No i także będą podejmowali atak, więc Wikingowie e, ready. No, Wikingowie na razie nie mówią, że są ready. Może jakieś taktyki na ostatnią mapę, może tą honorową chcą jeszcze ugryźć tutaj. Muszą przegadać to, co mają do przegadania teraz zawodnicy. A my już tutaj Naród 66. No myślę, że możemy się spodziewać od Wikingów tutaj Dive'a, no bo prezentowali nam dajwa na Iconwaldzie ten dajwim nawet bardzo, nawet, nawet, no może nie bardzo dobrze, ale dobrze im wychodził, no bo te dwa punkty jednak i prawie udało im się wygrać, więc <laughs> znaczy już do trzeciego punktu, więc tutaj możemy tego dajwa się spodziewać, no ale oni na razie w obronie postawią na Orisa i Hog'a. Natomiast w sumie to jest ostatnia mapa dla Pum, oni tutaj raczej już nie będą tryhardować, tak przynajmniej mi się wydaje. No, chyba że chcą jeszcze do samego końca pokazać swoje umiejętności, że wrócą silniejsi na następny sezon. No, no zobaczymy, zobaczymy, bo jest to, tak jak mówię, ich ostatnia mapa w teamu Akademickiej, więc może będą się chcieli tutaj pobawić. Tak się nie dzieje w sumie, bo widzimy Saviego i Finde na, na Widow oraz Tracer. Siup. Także zobaczmy jeszcze co wybierze Cake, ponieważ jak na razie Naruto na, na Mac Cream, więc stawia na kontrowanie tej Fary tutaj Naruto, ponieważ no Savi na tym Projectile czuje się bardzo dobrze, więc Fara w jego wykonaniu na pewno będzie tutaj mocna. Cake do samego końca czeka z pikiem. No my już miałem klikać pauzę, bałem się, że, <laughs> że nam coś się stało tutaj, ale tak się nie dzieje, zawodnicy nie proszą już opuszczają teraz spał na Pumy. Pają ten payload pumy. Nie decydują się na żaden kontest teraz zawodnicy wikingów z Sawi. Wskakuje tam bardzo agresywnie i łapie fraga na rotorza a Findain z kolejny raz łapie ładnego fraga na tutaj Elektro Savi jak on nam się tutaj rozszalał, no kończy tą jego fiestę, Pulpik, ale Arana Elin jest na miejscu, żeby go wskrzesić No i jeszcze tutaj Pulpika dobije Savi, także no zawodnik po prostu na tym gędziem jest niesamowity e, Zwłaszcza, że już ma naładowanego tutaj Dragon Blade'a, 97% u niego No ale Finden. 87% na Dragon Strike'u, także tutaj Shimada Brothers po stronie Pum bardzo dobrze dopracowani Bardzo dobrze tutaj Pumy na tych projektach sobie radzą No, Wikingowie, teraz Shadow Chris zmiana już na Roadhoga Tutaj nie udaje się zabić Saviego pomimo tego ładnego hooka od Pulpika Także miał szczęście tym razem Savi, udaje mu się uciec No, a Findain cały czas Łapie frag, chociaż Cake i Elektro, i po raz kolejny Cake teraz dorzucają fragi od siebie. No, i ten Teamfight przerzucają na swoją przewagę liczebną, chociaż nie decydują się w ogóle na kontest punktu, i bardzo dużo teraz miejsca oddają. Przeciwnikom, no to może ich sporo kosztować, bo Desercik i Finden mają gotowe te ultimaty. Oni mają bliżej teraz respa niż przeciwnicy. Udaje się Shadow Chrisowi skancelować Desercika tutaj na tym ultimate. Jeszcze łapie teraz tutaj Savi Fraga, drugiego także na luce. No ale tutaj cały czas Naruto dobrze obija tą przeciwną drużynę. Savi teraz zabije Narutora. No, pomimo tego trafionego flesza nie udało się dokończyć tutaj Gendiego. No, Savi złapie jeszcze Shadow Krisa, no, Także zobaczmy, jak ten zawodnik co on tutaj jeszcze zrobi. No, deflektem nie zabije nam Moiry. Ale. Ale tutaj już może być inaczej, ponieważ cały czas pchają ten payload zawodnicy PUM, w ogóle żadnej presji nie nakładają wikingowie teraz. Bardzo nisko Elektro, no i dobrze teraz dokończony ten frag przez Saviego, on już ma 80%, więc zaraz następny ultimate będzie u niego gotowy. Teraz jeszcze uda mu się złapać fraga na Kejku, czy Kejkowi się nie uda? Nie, nie uda się, teraz jeszcze zagrywany przez Hortexa ultimate i Savi z trzema fragami, no. No naprawdę dobrze się ogląda tego zawodnika na genjim. Widać, że na sam koniec tej tej ich przygody z Ligą Akademicką chce pokazać się z jak najlepszej strony tutaj nam stawi na genjim no ale Findaen i Desercik Teraz z gotowymi tutaj ultimate'ami. Chociaż przewaga Ultimate'ów mają póki co Wikingowie, ponieważ Luka, Shadow Chris już się zbliżają do swoich ultimateów. Keiko oraz Naruto mają gotowe. Także zobaczmy, może na Narutora. Jak, z, jak zdecyduje się Wykorzystać tego ultimata Findanowi. udaje się uciec od tego Flesza tutaj, już Naruto zagrywa Swojego Hainuna, nie złapie nikogo Jeszcze Dezercik, próbował tam szatera No ale wcześniej zabity, tutaj Aranelin Bardzo ryzykowny res, nie popłaca Ponieważ Luka ją zabija, ale Findaen Łapie teraz dwa fragi na Kejku oraz na Rutorze Sawi, no tym razem udało się już Tą jego super zdolność Zablokować Transcendencją, także Tym razem nie może już tak swobodnie działać Ten zawodnik, tutaj już muszą się grupować, zawodnicy pomysł muszą cofać, bo Pulpik zabija teraz Findana, No i to jest Stager z jego strony, także. Raczej nie będą decydowali się na przejście dalej. Teraz w zawodnicy Pum, chociaż bardzo agresywnie teraz podchodzą. mi Cake z ultimateem zabija teraz nam Saviego. No ale Dezercik stawia tą tarczę i dużo więcej raczej nie zrobi. Już na tym soldierze, chociaż teraz bardzo nisko zbijana ta Mara I przez Pulpika, który teraz bardzo daleko tutaj jeszcze zabija Dezercika. Bardzo dobrze, bardzo dobrze teraz zagrywa ten Mintson. Bardzo agresywnie tutaj nam Pulpik. No, no jestem w sumie pod wrażeniem, bo bez żadnych tutaj strachu pani szują cały czas do samego końca wikingowie. No ale zawodnicy Pum mają gotowe 3 ultimaty. Ortex coraz bliżej swojego Gravitona, więc zobaczymy czy na Finden zdecyduje się na kitranie swojego Dragon Strike'a do kombo, czy raczej tutaj poleci jakieś kombo, czy raczej, raczej chodziło mi o odcinanie. tak już zagrywa tutaj swoją super zdolność Savi. łapie fraga na Naruto'rze, ale Elektro odpowiada szybko fragiem na Finden. a tam Shadow Chris bardzo daleko i Dezercik... Odpowiada szarżą nietrafiono Elektro i Pulpik, łapią teraz fragi tutaj bardzo daleko. To elektro jest na tym backline. Złapie jeszcze Hortexa. Tutaj wraz z pulpikiem te dwa samonaprowadzające lasery to na pewno jest duży problem, bo nie ma się jak przed nimi zasłonić, jeśli ta tarcza. Reinharta nie jest postawiona. Widzimy teraz zmianę. Cake będzie grał Torbiornem. Już rozstawiony przez niego turet. No, raczej w takiej dość sytuacji, takiej raczej pozycji no myślę, że raczej zmieni tę pozycję tym turetem. No ale w sumie... Zobaczmy, horteks. Będzie miał tego e, grawitona na następny teamfight, ale desercik. No nie miał teraz leczenia, nie, nie ma wsparcia od swoich kolegów. Rana Elin, dobry bańka. Dobra bańka teraz na tą zawodniczkę m, może wskrzesić desercika. E, tutaj m, m, będzie zagrywał swojego szatera. Złapie tylko Kejka No, a już z góry na rzuca nam Hainuna Zabije go Finden. Złapie jeszcze fraga teraz na hortekcie. Na ale przed śmiercią, ale Sawi przecina się po raz kolejny przez Enemy, ale dobry teraz Shadow Chris m, Shutter m, Łapie tutaj. Przeciwników zatrzymuje na chwilę ten push, ale jego Koledzy z drużyny są w spałnie Oni są martwi, więc tak naprawdę tylko troszkę czasu kupił tym szaterem dobrze trafionym, ponieważ zatrzymującym tego Dragon Blade'a. Już pulpik tutaj. Będzie wskakiwał. Mocne leczenie na niego, ale Savi złapie fraga właśnie na nim. kek. teraz, ten jego Turec daje się we znaki zawodnikom z cały czas gdzieś tam ich obija. Teraz Findan bardzo nisko, no i padnie tak samo z Dezercik, jest tylko leczony teraz przez ranę Elin, więc jakiś mocny fokus tam na niego może polecieć. Tak się nie dzieje, chociaż... Nie, 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 nie. jednak się dzieje tutaj. Proszę bardzo, ładny Chris wskakuje. Tym szarżą co prawda nie trafia, ale odcina dezercika tutaj bardzo dobrze. Savi jeszcze wskakuje tam. Myślę, że ostatnim takim tchem chciał ochronić swojego kolegę, ale kończy się na tym, że odbija tylko Fire i ładuje sobie troszkę Na Naruto teraz gdzieś tam poza tym fightem łapie fraga na aranie Elin, więc to jest kolejny stagger od Pum. Oni mają już tylko 60 sekund na to, żeby ten trzeci punkt tutaj sobie zaanektować. Zawodnicy Pum, także no muszą się pośpieszyć. No, mają Ultimate do dyspozycji Desercika oraz Koroliska. Sawi! odbija teraz Fire Strike'a i łapie fraga na Kejku, więc przewaga liczebna po stronie Pum. Nie czekają, nie zwlekają, zagrywają teraz już koalescencję która będzie obijała Shadow Krisa oraz Polpika. Zabija tą koalescją tylko Kejka, Turet. Naruto teraz trzyma fragami na tym Hainunie. No, to było niebezpieczne z, dla Pum, ale szybko zażegnuje teraz to niebezpieczeństwo Sawi i Desercik. Zwłaszcza, że Sawi teraz z kolejnym Dragon Blade Zabije elektro. Jeszcze nie złapie w sumie Pulpika, ponieważ tutaj Turet Kejka jest na miejscu. Luka złapie Hortexa, także tutaj 10 sekund, tak naprawdę do końca. No, zobaczmy, czy w ogóle uda się dobiec na kontę tutaj. Arana Elin musi już agresywnie używać tego swojego ultimata, żeby tylko dotknąć punktu. Dwie sekundy na. Zegarze, Findaen tutaj wskakuje z tym homikiem, tym żeby zestagerować jeszcze troszkę ten punkt, no ale kończy się na tym, że keg go zabija. Tutaj czterech tak naprawdę już tylko zawodników, Pum pod mocnym natłokiem Wikingów, teraz Shadow Chris złapie fraga jeszcze złapie tym szaterem Kurolisek. No i dobra obrona po stronie Wikingów, dwa tylko punkty zajmują Pumy. Co prawda nie dużo zostało tam Pumom, żeby dopchać, no ale, no ale, to nie zmienia faktu, że Wikingowie mają szansę jeszcze tą mapę tutaj ugryźć, mają szansę jeszcze ten honorowy punkt w tym spotkaniu zdobyć, także piłka cały czas w grze. Zobaczmy, jakie kompozycje nam będą prezentowali tutaj zawodnicy. obu drużyn. Widzimy kejka na torbjornie. No, ciekawe, czy to tylko rytuał. Tak jak widzieliśmy, już te rytuały wielokrotnie w naszej lidze. Czy zdecydują się w sumie zostać? Ponieważ Naruto na bastionie. No, a Shadow Chris. Będzie grał Reinhardt. To jeszcze Pulpik się zmienił teraz z Dorisy na Winstona. Także może, może, może tak wyjdą zawodnicy Wikingów. A po drugiej stronie Savi, no on się dzisiaj dobrze czuje. On się dzisiaj dobrze czuje na tym Genjim, zostanie na tej swojej postaci, nawet w obronie. No a Desertik Hortex tutaj na Reinhardcie i Roadhogu. Zobaczmy też, bo daen będzie grał Ashe, także. Ciekawi mnie, czy przygotował sobie tę postać tak dobrze jak dzisiaj zrobił to Naruto, ponieważ Naruto tam bardzo dobrze pozycjonowanie Boba nam pokazywał, że Bobem można naprawdę dużo namieszać w tym fightie. No, no więc zobaczmy, czy dobrze przygotowani. Tutaj są zawodnicy Savi, mocno teraz obijany przez Pulpika, musi uciekać, musi się ratować. Tam marana Eli na posterunku będzie go leczyła. Um, mocno teraz defensywnie stoją. <laughs> zawodnicy z PUM, Będą wchodzili naraz. Tak też się dzieje. Wchodzą naraz. Będą fokusowali Narutora, który teraz na Bastionie mocno obija Savia. on padnie teraz od Hortexa. Także dobry teraz. Fokus damage tanków ze strony tutaj Pum. No i padają powoli zawodnicy Wikingów, także no nie wyszła ta strategia, no nie, nie opłaciło się jednak te dwie wieże na payloadzie Savi. Dość pewnie tutaj kontruje to zestawienie wraz z Dezercikiem, wraz z Horteksem, ale Keck nie decyduje się w sumie na zmianę. Kek zostaje na tym Torbionie, więc Chyba tutaj już troszkę się wkrada takie z, zrezygnowanie ze strony Wikingów. No szkoda, no szkoda, bo liczyliśmy na tutaj na walkę do samego końca. Elektropadnie, no ale Luka go wskrzesi. Także tutaj zdynajowany jeszcze przez narutora Ult Saviego, ale Findaien odpowiada fragiem na tym, że zawodniku Sawi mówi, że Miszklik, no cóż, no zdarza się najlepszym. Bo zagrywany przez Findeana będzie tutaj obijał przeciwników. Teraz tego Primal Rage'a odpala Pulpik, no rozbija, rozbija całą tutaj drużynę enemy. Uda się mu wyrzucić Boba, także zażegnuje zagrożenie z tego ultimate'a. No ale Shadow Chris spadnie teraz pod natłokiem Fidena, jeszcze Hortex zagrywa swojego ultimata. I zabija Lukę, także bez healera zawodnicy z Zutu, złapie teraz Hortex z hukiem Elektro, ale temu uda się uciec na shifcie od Moiry, więc dość bezpiecznie tutaj czuje się ten zawodnik, chociaż teraz wyłapany przez Hortexa nie zrotował, no i Fiendine kończy ten teamfight dwoma fragami zawodnicy Wikingów, już tylko minuta 45 na zegarze, więc tego czasu coraz mniej. No ale w sumie mają przewagę, jeśli chodzi o ultimaty, więc może, może w tym teamfightzie, jeśli użyją nawet wszystkich naraz, więc jeśli użyją wszystkich naraz, to może im się udać po prostu ten teamfight tutaj wygrać. Zagrywany od keka, Molten nie pobrudzi dużo nam tej mapy, bo Findaen szybko go zabije. Findaen z drugim flagiem teraz na luce, tutaj dobra pozycja grając Tomasze tego zawodnika, więc on tutaj tak naprawdę nietykalny, zwłaszcza, że za sobą ma hilera, no i to pozwala mu na złapanie kolejnego fraga teraz na Naruto. Narutoże. Na Muszą się cofać teraz zawodnicy wikingów teraz zagrywany jeszcze Ultimate dobrze, zablokowany przez Shadowkrisa Pulpik. Złapie dezercika więc to powinien być sygnał do ataku dla wikingów. Tak to się dzieje, Szadokris, łapie. To też Hortexa, ale Sawi po raz kolejny z tym Dragon Blade'em. Zabija Pulpika, zabija Kejka przy przesieka jeszcze Shadowkrisa. Nie starczy mu już na to czasu na tym Dragon Blade'ie. Więc pozostaje, nie mu się tylko teraz wycofać. Bo mocno obijany teraz jest jego kolega z jest Hortex. Chociaż łapie teraz fragę się na rotorze tam Sawi. No, więc tutaj bardzo, bardzo agresywnie nam ten zawodnik się prezentuje. Elektro w końcu kończy tą jego dobrą passę. Kurolisek jeszcze teraz łapie fraga na Shadow tą swoją koalesencją. No i po raz kolejny tutaj Pumy stopują ten atak wikingów. Łapie jeszcze Hortek teraz Pulpika hukiem. więc Pulpikowi raczej się tego nie doprzedzać, bo jest Sawi na posterunku i tego fraga dokończa, do przepraszam, także tutaj... Zawodnicy Wikingów teraz mniej czasu. Zagrywany jeszcze baraż, ale z złej pozycji. Hortex zatrzyma tego ultimata Shadow Kiss. Łapie teraz Hortex. A co prawda nie swoim szarzem, ale dobry shatter. Teraz tego zawodnika złapie trzech z przeciwników. Sawi z kolejnym tutaj Dragonblade'em. Findan jeszcze łapie fraga. Nakejku Sawi zabije lukę. No i w tarapatach teraz zawodnicy Wikingów. To już jest tylko Pulpik, który teraz złapie. Co prawda dobrze grawem przeciwników. No ale on już jest tylko. On jest sam z, wraz z Elektron na tym punkcie, a więc. Jedyne co już raczej będą mogli zrobić, to go zastagerować. No i nawet już nie uda się kejkowi wejść na punkt. Także 4 do 0, pumy, wygrywają to spotkanie. No i pierwsze spotkanie kończy nam się dość tutaj szybko. Jeszcze zobaczmy play of the game. Ja sobie w międzyczasie zmienię wynik. 4 do 0. siup. No Savi tutaj m, zaprezentował nam, że nawet bez m, nawet bez ultimata potrafi tutaj dobrze się tym genjim pozycjonować, że potrafi tutaj m, bardzo bardzo ładnie m, tym genjim.